Wybory samorządowe 2014. Już 16 listopada Polacy zadecydują, komu powierzą władzę w swoich gminach i miastach. Wybory samorządowe są jednymi z najważniejszych we współczesnej demokracji. Telewizja ProArt i portal wlkp24.info zapraszają na cykl debat wyborczych z kandydatami na najważniejsze urzędy administracji samorządowej. Tylko u nas trudne pytania i kandydaci, którzy nie boją się telewizyjnych kamer i spotkania twarzą w twarz ze swoim kontrkandydatem. Obnażymy wyborcze hasła, pod lupę weźmiemy przedwyborcze obietnice. Najważniejsze debaty wyborcze tylko na antenie telewizji ProArt i portalu wlkp24.info. Debata wyborcza z udziałem kandydatów na urząd burmistrza gminy i miasta Odolanów w piątek 7 listopada o godzinie 18. Anna Woźnica, dobry wieczór Państwu. O urząd burmistrza gminy i miasta Odolanów ubiega się 4 kandydatów. W kolejności alfabetycznej Ewa Dziubka, Marian Janicki, Anna Lis oraz Honorata Sechowska-Barańczak. Zaproszenie na dzisiejszą debatę przyjęła tylko Honorata Sechowska-Barańczak. Pozostałe osoby, pomimo wielu rozmów i kierowanych zaproszeń, odmówiły udziału w programie, którego celem jest przybliżenie wyborcom sylwetek kandydatów na burmistrza gminy i miasta Odolanów, a także przedstawienie wizji rozwoju gminy, którą chcą zarządzać. Szanowni Państwo, w związku z tym, że gościmy dziś tylko jednego kandydata, debata, dzisiejsze spotkanie traci charakter debaty. Honorata Sechowska-Barańczak, z wykształcenia germanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej, od września 2010 roku dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki niej po 12 latach przerwy wznowiono w Szkole Kolejowej kierunki kształcenia. Zanim trafiła do Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, przez 18 lat uczyła języka niemieckiego w Zespole Szkół Usługowych, jednocześnie prowadząc zajęcia w Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim, zaangażowana w działalność Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Pasją Honoraty Sechowskiej-Barańczak jest sztuka, kino oraz tenis, jednak jak podkreśla, największą radość sprawia jej współpraca z ludźmi. Wszystko się zgadza, pani redaktor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, część pierwsza, gospodarka komunalna. Pytanie pierwsze. Jakimi narzędziami dysponuje samorząd gminny, by wspomóc budownictwo mieszkaniowe dla młodych ludzi? To jest jeden z punktów mojego programu wyborczego, dlatego że de facto nie istnieje w gminie Odolanów gminne budownictwo mieszkaniowe. W jaki sposób chcemy zachować i chcemy powstrzymać młodych ludzi, aby nie wyjeżdżali z naszego miasteczka, między innymi poprzez ułatwienie im właśnie zdobycia mieszkania. Są różnego rodzaju projekty, między innymi można wprowadzić system dla zaradnych, gdzie młodzi ludzie, którzy zazwyczaj nie mają tej zdolności kredytowej, a mają pracę i mają możliwości finansowe, aby podjąć się tego zadania, mogliby oczywiście z tego skorzystać. Mamy gminne budynki. Był jeden gminny budynek, który został sprzedany w 2011 roku właśnie na Radzie Sesyjnej. Prosiłam, aby zastanowiono się nad tym, czy warto sprzedać ten budynek, czy w jakiś sposób nie wypadałoby pomóc tym młodym ludziom, no jednak podjęto inną decyzję. Problem jest taki, czy jaką funkcję ma pełnić ta gmina? Czy gmina ma przynosić korzyści? No nie, gmina powinna służyć ludziom. I chodzi o to, że wszelkie systemy, które chcemy wypracować, mają być dla dobra tych ludzi i podnosić jakość życia tych ludzi. Pytanie drugie. Jaki ma Pani pomysł na rozwiązanie problemów melioracyjnych w gminie Odolanów? O, to jest bardzo trudne zagadnienie, dlatego że tutaj trzeba pamiętać, że część obszaru Odolanowa należy do Natury 2000.
Czyli z jednej strony są to korzyści dla gminy, ale z drugiej strony pewnego rodzaju obostrzenia. Dlatego, że musimy chronić środowisko. Ale jest to też istotne, aby te prace melioracyjne były, dlatego że tereny uprawne są zalewane, nie są oczyszczane, rzeki, zbiorniki. Teraz będąc na spotkaniach wyborczych na wsiach, gro właśnie takich zarzutów, że gmina nie robi tych prac melioracyjnych, spadło z ust obecnych na tych spotkaniach wyborczych. I w jaki sposób? No musimy pozyskać pieniądze na tego rodzaju pracę, to jest raz. Te pieniądze możemy pozyskać właśnie ze środków unijnych, ale również możemy pozyskać z Funduszu Rozwoju Wsi. Trzeba mieć przede wszystkim również plan, w jaki sposób, w jakiej kolejności, które najpierw elementy, które rowy melioracyjne należy oczyścić. I to nie jest też tak, że to zrobimy z roku na rok, czy to zrobimy w ciągu 4 lat. Jest to praca, którą trzeba planować dalekosiężnie. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie. Jak podnieść wśród mieszkańców świadomość segregacji odpadów i rozwiązać problem dzikich wysypisk śmieci? Och, to jest problem nie tylko naszej gminy. Podejrzewam, że to jest problem również gmin nie tylko w powiecie ostrowskim, ale i w innych powiatach. To trzeba by przede wszystkim wrócić do szkół i pomyśleć o tym, że trzeba by uświadomić ludzi, dlaczego należy segregować śmieci. Owszem, korzyści związane z obniżką opłat za segregację śmieci, one są też istotne, bo w jakiś sposób motywują ludzi do tego, aby te śmieci segregować. Ale to nie jest wszystko. Najważniejsza jest świadomość ludzi, dlaczego. Dlaczego? Bo mamy dbać o nasze środowisko, dlatego że nie jesteśmy tylko my i w tym czasie na tym świecie, dlatego że musimy to nasze środowisko również takim zostawić dla naszych potomnych, dla naszych dzieci. To są różnego rodzaju programy. I o tych programach można by mówić dużo, począwszy od tych takich projektów miękkich, poprzez, jeśli chodzi o dzieci, organizowanie dla nich wyjść, w jaki sposób te śmieci są segregowane, jakiego rodzaju korzyści w związku z tym mamy i z drugiej strony, jakiego rodzaju zagrożenia stanowi to, że my te śmieci nie segregujemy. Oj, czas mija. Czas mija za szybko. Dziękuję bardzo. I tak dobrnęliśmy do końca części pierwszej. Teraz przed nami inwestycje i rozwój. Pierwsze pytanie. Czy dziś lepszym pomysłem w samorządach gminnych jest budżet obywatelski czy fundusz sołecki? Jakie jest pani zdanie? Znaczy ten fundusz sołecki jest jakby takim elementem po części budżetu obywatelskiego. Znaczy budżet obywatelski jest to bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że w ten sposób integruje ludzi, wyzwala te inicjatywy oddolne. Jednak wprowadzenie budżetu obywatelskiego wiąże się również z bardzo dużym wysiłkiem, dlatego że trzeba ludzi przyzwyczaić do tego, iż mogą sami wyjść z pewną inicjatywą. Z tymi pomysłami później trzeba do każdego mieszkańca trafić. Każdy mieszkaniec powinien ocenić, czy jest za danym, czy innym projektem. Wydaje mi się, że w ogóle jestem zwolennikiem docelowo budżetu obywatelskiego, jednak na początku wydaje mi się, że powinniśmy najpierw stworzyć taki budżet partycypacyjny, czyli taka lokalna wspólnota, która wychodzi z pewnym projektem, zazwyczaj jest to partycypacyjne, czyli jaka jest ta partycypacja. Zazwyczaj jest to 10% i to jest związane z robocizną, czyli a 90% ponosi gmina. I jeżeli nauczymy ludzi, że można i nauczymy ludzi
pewnej takiej wspólnoty, wyjścia z inicjatywą, bo właściwie kto wie najlepiej, gdzie jest potrzebna ławka, ja tak sobie tutaj troszeczkę mówię swobodniej, dlaczego jest potrzebna ławka, jak nie ten mieszkaniec, który mieszka akurat w tej wsi, czy mieszka w danej dzielnicy, a nie burmistrz, który... Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie. Od 2 lat właścicielem budynku dworca PKP w Odolanowie jest gmina i miasto. Czy dziś jest on nieczynny? Jaką ma pani wizję na temat ewentualnego zagospodarowania obiektu i sfinansowania tego zadania? Jeśli chodzi o dworzec PKP, bardzo dobrze, że miasto wreszcie ten dworzec przejęło. To wcale nie znaczy, że to jest pięknie i cudownie, dlatego że jest to też dla miasta i gminy pewne obciążenie. Dworzec PKP ma być wizytówką naszego miasta, ale dworzec PKP nie ma pełnić tylko i wyłącznie funkcji dworca. Dworzec PKP może być miejscem, gdzie mogą łączyć się różnego rodzaju inicjatywy. Mamy wiele różnego rodzaju stowarzyszeń, gdzie można udostępnić tym ludziom te lokale. W jaki sposób pozyskać środki? No, są różne możliwości. Po pierwsze, są to zintegrowane inwestycje terytorialne. A jeśli nie, jest tak zwany fundusz GSIKA, czyli połączenie inicjatywy publicznej i inicjatywy prywatnej. Wydaje mi się, że jest wiele jeszcze rzeczy, które można by było zrobić w mieście Odolanowie, a jednocześnie służyłoby to również nie tylko mieszkańcom miasta, ale gminy, czyli również mieszkańcom wsi. Czy można by było zrobić również mieszkania, ale oprócz mieszkania tam jest bardzo spory obszar. Czy na przykład to Stowarzyszenie Artystów, które jest w Odolanowie, mogłoby znaleźć tam miejsce. Ale to nie mi o tym decydować. Mówiliśmy przed momentem o tej inicjatywie oddolnej. To ludzie powinni zdecydować, co oni chcieliby, aby w tym miejscu powstało. Pytanie trzecie. W jaki sposób gmina i miasto Odolanów może wykorzystać swój potencjał, czyli zasoby ludzkie, lokalizacje i tereny inwestycyjne? W jaki sposób? Po pierwsze, powinniśmy pozyskać inwestorów, ale nie jest to tak prosta sprawa. Teraz buduje się bodajże Pupil, czyli firma, która została przeniesiona z Nowych Skalmierzyc do Odolanowa. Ja często mówię o tak zwanym rozwoju zrównoważonym, który też myśli o środowisku naturalnym. Czy tutaj przy tej inicjatywie pomyślano o tym, w jakie konsekwencje będą mieli mieszkańcy, którzy w okolicy tej fabryki, tej firmy będą mieszkali. Pozyskanie inwestorów to stworzenie atmosfery odpowiedniej w gminie, a przede wszystkim podniesienia jakości życia. Bo kto tworzy miejsca pracy? Ludzie tworzą miejsca pracy. I jeżeli ludziom się dobrze będzie żyło w naszej gminie, to wtedy te miejsca będą chcieli zamieszkać, to wówczas powstaną mikro, bo tak naprawdę bazujemy na mikro i małych przedsiębiorstwach i to one tworzą miejsca pracy. Nie uważam, że otwieranie sklepów, tak jak teraz, czy Intermarché, czy Biedronka są dobrym rozwiązaniem, dlatego że oni nie płacą u nas do gminy podatku dochodowego. Podatek dochodowy płacą nasi miejscowi przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Za nami inwestycje i rozwój, przed nami oświata i kultura. Czy dziś jest potrzeba budowy przedszkola w Odolanowie, czy może żłobka? Myślę, że żłobka. To znaczy przedszkole jak najbardziej, dlatego że tych dzieciaczków dzięki Bogu mamy ciut więcej i ono jest ważne, ale nikt nie myśli o żłobku, a przecież też mamy sporo małżeństw, które
wyszły nawet z inicjatywą, aby ten żłobek został otwarty. Nie wiem dlaczego, to musimy zapytać Radę Gminy i Miasta Odolanów, bo była taka propozycja. Nie zdecydowano na otwarcie tego żłobka. A przecież to jest tak i w wielu gminach tak się dzieje, że jeśli poczyniamy jakiekolwiek oszczędności, to często bywa to kosztem edukacji. To jest niedobrze, dlatego że tak naprawdę te nasze dzieci to jest nasza przyszłość. Ja wiem, że tego nie widać na zewnątrz, jeżeli są pomalowane nowe kamienice, są postawione ławki, to wtedy ten wyborca widzi, że oj, coś w tej gminie się dzieje. To też jest ważne, ale nie możemy zapominać o edukacji, która była dotowana i zawsze będzie dotowana. Edukacja to jest zysk, który powstanie później, jak nasza młodzież, jak nasze dzieci będą sobie radziły w tym życiu dorosłym. A od nich zależy nasza przyszłość ludzi dorosłych. Czy obecna struktura placówek oświatowych w gminie i mieście Odolanów jest dobra, czy może wymaga poprawy? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że po pierwsze ta zmiana została dokonana dlatego, że przyszedł niż demograficzny i trzeba było poczynić pewną reformę. Założeniem obecnej pani burmistrz było to, że te szkoły powinny być ratowane i chodziło o to, żeby w każdej wsi, czyli żeby zachować te szkoły. Czy to jest dobre dla dzieci? No, zastanawiam się nad tym, dlatego że nie wiem, jakie kryteria zostały przyjęte, dlaczego akurat w danej wsi powstała filia szkoły podstawowej, dlaczego dzieci 1-3 musiały do innej wsi jechać. Tutaj trudno mi oceniać te decyzje, ale jeśli już podjęto takie kroki, to powinno się również myśleć o bezpieczeństwie tych dzieci. Ja wracając teraz o tej porze, późnym wieczorem czy po południu, jest już szaro i widzę, jak te dzieciaki pewnie po zajęciach dodatkowych wracają do domu. Jest szaro, nie ma ścieżek rowerowych, one są nieoświetlone, co jest przerażające. One nawet nie mają tych odblaskowych kamizelek. Czyli gdzie tutaj ta edukacja też dotycząca bezpieczeństwa poruszania się na ulicę. Także tu trzeba by się zastanowić, czy dla dobra tych małych dzieci ten podział jest słuszny. Jaki ma pani pomysł na aktywizację kulturalną w małych miejscowościach i czy pani zdaniem jest ona potrzebna? Oczywiście, że tak. Dlatego ja uważam, że w dzisiejszych czasach to nie ma znaczenia, czy my mieszkamy w Ostrowie Wielkopolskim, czy my mieszkamy w jakiejś dzielnicy Wrocławia. Każdy powinien mieć podobny dostęp do kultury. Ja nie myślę tu o filharmonii, teatrze, bo wiadomo, że to jest specyfika większego miasta. I tak naprawdę to ludzie powinni decydować, czy chcą uczestniczyć w lekcji tańca baletowego, czy chcą brać udział w warsztatach muzyki elektronicznej. Zadaniem gminy jest stworzenie infrastruktury, możliwości. A tak naprawdę, jeżeli, bo ja ciągle wracam do tej inicjatywy oddolnej i do tego, żeby ludzi angażować, bo przecież my jesteśmy tak małym społeczeństwem, znamy siebie nawzajem na wsiach, znamy siebie nawzajem w dzielnicach naszego miasteczka. To jaki problem? Jest wielu chętnych, którzy z własnej inicjatywy są w stanie wzbogacić ten program kulturalny dla mieszkańców. Program kulturalny, tu jest też kwestia również wspierania sportu. To jest też istotne i również wspierania takich dwóch ważnych elementów na wsiach, to jest podmiotów, koła gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych, bo to jest tradycja i ta straż pożarna, ona nie tylko wjeżdża do takich sytuacji, że gdzieś jest tam pożar, ale ona również te młode dzieciaki zachęca do pewnej aktywności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakończyliśmy część trzecią, oświata i kultura, a przed nami część czwarta, ostatnia, autoprezentacja.
Minuta dla Pani. Szanowni mieszkańcy gminy i miasta Odolanów, myślę, że nasza mała ojczyzna to dla niej najszybszy, najlepszy czas, abyśmy wreszcie wzięli ją w swoje ręce, abyśmy wreszcie jakiś świeży powiew do tej gminy wprowadzili. Wizję wieloletnią zrównoważonego rozwoju, a nie wizję tylko 4 na 4 lata. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych i inwestowaniu tych środków unijnych, ale to są tylko narzędzia. A przede wszystkim ważna jest forma, w jaki sposób my i ja jako burmistrz będę tę władzę sprawować. Tylko poprzez otwartość na ludzi, tylko poprzez komunikację z ludźmi i konsultacje jesteśmy w stanie dobrze prowadzić naszą gminę. Z mojej strony zachęcam Państwa do udziału w wyborach 16 listopada, a wybór, drodzy Państwo, należy do Państwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i tak dotrwaliśmy do końca dzisiejszego spotkania, dzisiejszego programu. Ja bardzo dziękuję, że Pani podjęła te rękawice, to wyzwanie. Specjalnie przeniosłam spotkanie dzisiejsze na niedzielę, żeby mieć tą możliwość kontaktu z moimi ewentualnymi wyborcami. Tym bardziej dziękuję i gratuluję także odwagi. Szanowni Państwo, przypominam, gościem dzisiejszego programu była pani Honorata Sachowska-Barańczak, kandydatka na burmistrza gminy i miasta Odolanów z Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina dla Pokoleń. Honorata Sachowska-Barańczak. Dziękuję. Raz jeszcze dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc Państwu. Kłaniam się nisko.